przerwie wita Państwa Robert Dziemba i nasi goście, Dariusz Zawadzki. Dzień dobry. Jacek Woźniak. Dzień dobry. Wracamy do starej, dobrej formy, proszę Państwa, zwłaszcza, że wreszcie zaczęło się coś dziać, bo w wakacje, zwłaszcza w miesiącu sierpniu, jeszcze kiedy rady nie było za specjalnie, to niewiele się działo, ale wczoraj zebrała się Platforma Obywatelska. Nawet słyszałem Dariusza Zawadzkiego, bo miałem okazję siedzieć w hotelu Centrum na krześle, więc nawet musiałem być na sali. Mikrofon chodził, pracował. W liderzy chyba ten mikrofon mieli. Dariusz Zawadzki akurat siedział przy drzwiach, więc również było mniej więcej słychać. Prowokuje do spowiedzi prawdy, kolega teraz. Prawdy wiary na temat Platformy. No bo tak, bo rozmawialiśmy z kolegami dziennikarzami i z Markiem Hokiem, i Magdaleną Kochan. Wszyscy ci liderzy wyszli w znakomitych humorach, a tak chyba nie do końca było na tym spotkaniu, że tak wszystkim te humory dopisywały. Znaczy, zacznijmy od tego, że każde ugrupowanie ma prawo spotkać się we własnym, zamkniętym, podkreślam, gronie, po to, żeby omówić szanse, zagrożenia, dobre strony, słabe strony. Przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. No i my też to zrobiliśmy. Spotkaliśmy się, omówiliśmy te wszystkie sprawy, o których powiedziałem, no i zobaczymy. No i co było takiego ciekawego? Zapowiedział Dariusz Zawadzki, złote myśli. Radny cytat, kiedyś tak się mówiło. Nie, no, słuchamy. No mówię, no nie chcę, nie czuję się upoważniony, nie jestem rzecznikiem prasowym, żeby o wszystkim opowiadać. No, ale ty wiemy, kto jest rzecznikiem. Ja przedstawiłem swoje zapatrywania na pewne kwestie, na pewne postrzeganie rzeczywistości i według mojej subiektywnej oceny, dlaczego Platforma Obywatelska w parlamencie przegrała wybory i dlaczego ledwie wygrała w samorządzie. No, ale ledwie, jak, bo przecież Platforma przegrała w Kołbrzegu. Znaczy mówię o prezydenta, mówię o startowaniu do prezydenta, bo w mieście faktycznie Platforma przegrała. Nie ma szczęścia. Nie bądź złośliwy, Robert, nie bądź złośliwy. No ale taka prawda. No. Gdyby nie Jacek Woźniak i nie koalicja między Jackiem Woźniakiem a Januszem Gromkiem, Janusz Gromek mógłby nie wygrać tych wyborów. Dlatego należy wyciągnąć wnioski właśnie z przeszłości, przeanalizować je i zaproponować strategię dobrą na przyszłość. Biorąc pod uwagę, że różnie może być z tą ordynacją wyborczą. No właśnie, nie wiem, jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza, ale wiemy, że niedawno próbowano zmienić zastępcę prezydenta do spraw społecznych. Nie interesowało to na przykład członków Platformy Obywatelskiej, co takiego się zadziało w magistracie, a w starostwie powiatowym? No oczywiście, że interesowało. A radnych interesują takie rzeczy? No oczywiście, że tak. I co? A może jakieś podpowiedzi? Klub... Myślę, że są tacy, którzy powiem tak, to będzie emitowane w piątek. W piątek mamy klub radnych właśnie z naszymi liderami. Zaprosiłem na posiedzenie klubu i prezydenta miasta, i posła Marka Hoka, i Anię Mieczkowską, więc myślę, że będzie to okazja. I po to też między innymi się spotkaliśmy, żeby tę kwestię omówić. Mhm. To mówię uczciwie i na dzień dzisiejszy tylko tyle mogę powiedzieć. No ciekawe, Jacek Woźniak nie był wczoraj na spotkaniu Platformy. No raczej nie, członkiem nie jest, ale... Ja członkiem Platformy Obywatelskiej nie jestem i żadnej innej partii politycznej, ale mam doświadczenie, jeżeli chodzi o uprawianie polityki partyjnej, więc mnie nie dziwi to, że duża partia polityczna w mieście spotyka się we własnym gronie na zebraniu ogólnym członków, bo to było, tak, było zebranie tak, ogólne członków. I wymienia poglądy, dlatego że to jest rzecz normalna i zdrowa. Lepiej się faktycznie w gronie zamkniętym, przepraszam za kolokwializm, poprać po pyskach i sobie powiedzieć kilka ciężkich słów, żeby być może potem łatwiej rozmawiać o sprawach istotnych dla funkcjonowania ugrupowania politycznego. Ja nie znam szczegółów tego spotkania, nie byłem na tym spotkaniu i relacji też nie znam, nie rozmawiałem z członkami Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj nie miałem czasu, a materiał przeczytałem na miastokołobrzeg.pl i tylko tyle wiem, o czym była tam rozmowa, ale słyszałem, że było gorąco. Ale to dobrze, bo to w partiach politycznych, jak jest gorąco na zebraniach, to znaczy, że to jest objaw zdrowej demokracji. I lepiej gorąco na zebraniach niż cicho, poza plecami. No dokładnie tak. Dobrze jest, mówię, czasami na ostro wymienić sobie zdania. Pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja byłem członkiem partii politycznej, to też takie spotkania były organizowane i świetnie, że każdy mógł się wypowiedzieć, o czym myśli, przynajmniej tam, gdzie ja funkcjonowałem. Nie wiem, jak było teraz u was, ale zakładam, że też mogło tak być. Z kolei, o czym wasz klub ma rozmawiać jutro? O kilku tematach, bardzo ciekawych. Sesji między innymi w sprawach planistycznych, oczywiście, i sprawach personalnych. O. A coś się zmienia? Czego byśmy nie widzieli? Zobaczymy. Może przewodniczący klubu? Zobaczymy. A przewodniczący klubu? Zobaczymy. Wszystko mówi, wiele zależy od tego spotkania dzisiaj. Jutro. Znaczy, no w piątek jest emitowane, więc... Rozumiem.
No to ciekawe. Ja rozumiem, tam będą też uchwały, które przygotował mój pion. No na pewno. Ale ja myślę, że akurat te uchwały są dość proste, więc jeżeli nie będę potrzebny na tym klubie, to będziecie mieli większą swobodę, żeby porozmawiać. No raczej nie, no powiedziałem, które osoby zaprosiłem. Aha. I tylko te osoby. No, nie padło na po to właśnie między innymi, żeby porozmawiać sobie na tym klubie bardziej w kontekście politycznym niż gospodarczy. Jasne. Panowie, dzisiaj odbyła się konferencja, kolejna nudna konferencja z tych konferencji Krzysztofa Plewko. Zastanawiam się, po co zbywać konferencje, na których nic ciekawego się nie mówi. No ale wiemy, że przynajmniej śledztwo w sprawie korupcji w Radzie Miasta objęła prokuratura regionalna. No i Krzysztof Plewko jest zachwycony tym wreszcie, że ktoś zgra jego nagrania i je przesłucha, a w międzyczasie chyba już toczy się przynajmniej przygotowanie do procesu, który wytoczył Krzysztofowi Plewce Henryk Bieńkowski za oszczerstwo, którego miał się ten podjąć. Nie wiem, jak wytoczył? No wszystko na to wskazuje, coś tam gdzieś tam już się obija. Kiedyś nawet na żywo w programie którymś powiedział. Henryk Bieńkowski nie przypuszcza takich rzeczy, zwłaszcza, że no, padły tam dość mocne słowa pod jego adresem, szczerze powiedziawszy. A przy okazji się okazało, że została rozmowa z nim nagrana przez... Bez jego wiedzy. Krzysztofa Plewkę i to jest jakiś tam dowód w postępowaniu. A my z drugiej strony wiemy wszyscy, jak wygląda retoryka Henryka Bieńkowskiego i co często powtarza, ulica mówi. Tak? To jest takie określenie Henryka Bieńkowskiego i gdzieś tam coś powtarza. Czy jest to dowód na to i powód do tego, aby od razu składać doniesienie do prokuratury, bo dzisiaj widać, że główną rolę odgrywa w tym Krzysztof Plewko. Choć początkowo to było takie zawalowane, dzisiaj wiemy, że on domaga się, składa wnioski, tak. Kolejne jakieś nagrania, szkoda, że ich nie możemy posłuchać. Tym bardziej, że wracając jeszcze do Henryka Bieńkowskiego, wszyscy wiedzą, że on nawet jak żartuje, to z poważną, śmiertelnie poważną miną. Dopiero później patrzy na reakcję i sam się śmieje. Pierwotny tam jakiś żart mówi, to wręcz z kamienną twarzą. Także też byłbym bardzo sceptyczny co do tego. A jeżeli chodzi o konferencję Krzysztofa Plewki, którego osobiście, no powiem tak, no kończ waść, wstyd łoszczeć. No, albo to, tak jak się mówi na ślubach w zachodnim stylu w Wielkiej Brytanii, kto wie coś, czy dlaczego to małżeństwo nie może być zawarte, niech powie to teraz, albo zamilknie na wieki. Krzysiu, jak coś wiesz, to powiedz, opublikuj te nagrania dotyczące tej domniemanej korupcji, bo takie ciągnięcie takiej gumy do siebie, no to może tylko spowodować pęknięcie i uderzenie w twarz. No naprawdę, ja z dużym niesmakiem oglądałem tą konferencję. Myślałem wreszcie, że czegoś się dowiem, kto był zamieszany, w czym ewentualnie, jakie kroki, kto komu, jak używając terminologii Młynarczyka, kto zjadł te lody. na jakim etapie jest śledztwo, postępowanie. Myślę, że padną jakieś wreszcie konkrety, a to tradycyjnie była tylko krótka informacja, którą równie dobrze można było zawrzeć w mailu do wszystkich redakcji. Ale nikt by to nie napisał. No nie wiem, no może dlatego. Po czym była seria pytań dziennikarzy, trudnych pytań, czy z tym, że czy pan Plewko startuje na prezydenta. I oczywiście każda odpowiedź była wymijająca. Po co organizować takie konferencje prasowe? Najpiękniejszą odpowiedzią było to, że pan Krzysztof Plewko musi wszystkich wysłuchać, nawet tych, którzy przychodzą do niego, mówią, że tam coś mu chodzi w ścianie. Ale to każdy musi wysłuchać. Przecież do każdego przychodzą ludzie z różnymi swoimi problemami. No my od tego jesteśmy, więc robić z tego wielkie halo, no z całym szacunkiem, Krzysiu, no za to pobierasz diety, no. Jakie? Znaczy ja powiem tak, kolejna konferencja Krzysztofa Plewki o niczym i dziwię się, że wy, dziennikarze, dajecie się jeszcze na to nabrać. Nie, już nie. A, już nie? O niczym, bo faktycznie to, że dostał informację, że nadzorem śledztwo obejmuje inna prokuratura, to mógł faktycznie rozesłać informację SMS-em nawet do dziennikarzy, mam dokument, chcecie, to wam go udostępnię i pokażę. Bo no, trudno nie odnieść wrażenia, że tak naprawdę tymi konferencjami reklamuje sam siebie, a nie temat. A nie problem. Jeżeli jest. Przeczytałem u was na pasku na portalu w dniu jutrzejszym o godzinie takiej i takiej konferencja radnego Krzysztofa Plewki w sprawie korupcji w Radzie. Ja sobie pomyślałem, cholera jasna, będzie coś naprawdę ważnego. Wreszcie jakieś dowody. Nie? Przy czym ja już wczoraj na komisji mówiłem, bo rozmawialiśmy o tej konferencji, czego ona może dotyczyć. Pana Marka nawet pytaliśmy. Pan Marek powiedział, że wie, ale nie powie. Ja już wtedy wydedukowałem, że mógł faktycznie dostać informację, że któraś prokurator, myślałem, że generalna, objęła nadzorem to śledztwo. No to następna konferencja będzie, że generalna. Że generalna.
No bo się okaże, że tam nic nie ma. No, bo no i słuchajcie, trudno nie odejść wrażenia, że ten królik jest cały czas goniony. No słuchajcie, to jest dobry patent do wyborów. Pewien no tak, ale, PR, który... ale pan Krzysztof Plewko, zamiast spokojnie poczekać na końcowy wynik tego śledztwa, nie, obraca tę całą sprawę w groteskę. No tak. Obraca ja też w groteskę. Nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu. No ja już nie będę tych konferencji oglądał, straciłem czas, dzisiaj minutę dokładnie, żeby zobaczyć, o czym jest ta konferencja. To ja powiem więcej, na portalu Roberta odtworzyłem sobie jeszcze dwa razy, bo wiadomo, ktoś do mnie przyszedł w pracy, ktoś tam przyszedł z różnymi sprawami, byłem rozproszony od wysłuchania tej konferencji i myślę, może coś mi uciekło. No i na spokojnie, za drugim razem, dopiero w ciszy, w spokoju sobie to odsłuchałem i byłem załamany. No cóż, miejmy nadzieję, że prokuratura tak szybko się nie załamie i potrwa trochę, bo wiemy o tym wszyscy, że prokuratura już w ubiegłym roku powinna umorzyć to postępowanie, w ogóle nawet go nie wszczynać w postaci śledztwa, tylko po prostu powinna sprawdzić, tam nie ma żadnych dowodów na tych nagraniach z tego, co mówił Henryk Bieńkowski, z tego, co on powiedział, nic tam nie ma. I on to zaświadczył, tak? Miałem okazję z nim rozmawiać, no bo to by inaczej świadczyło, że on jest gdzieś tam umoczony w jakiś sposób w tej sprawie. On absolutnie zaprzecza temu i mówi, że to jest nieprawda. A jeżeli tak jest i to jest jakiś koronny dowód, to go nie ma. Bo dzisiaj Krzysztof Lewko twierdził, że jest i że tam wszystko jest powiedziane. Ale jeżeli faktycznie ma jakieś nagrania, to dlaczego je nie opublikuje? Nie może, ale mógł tak zacząć od początku. Mógłby opublikować, ale wtedy by nie było sprawy. Bo sprawa się opiera na jakimś nagraniu i zadaniu Krzysztofa Plewki, że ktoś komuś dał, ale nie dał, ale dał za mało, a ktoś wziął i w sumie to wiadomo, że radni biorą i tak dalej. No tak. Znaczy, ja tylko w jednej rzeczy przyznaję mu rację, że po roku czasu dopiero to nagranie od niego biorą. Nie, no to jest jedyny taki element, który może faktycznie budzić jakieś wątpliwości. Z kolei, ja mówię, no, polskie nagrania Krzysztof Plewko, może się okazać, tak jak Robert mówi, że tam nic nie ma. Obiecał Krzysztof Plewko, że jeżeli ta sprawa będzie umorzona, to on opublikuje te nagrania. No w kuluarach twierdził, że tam są już padają konkrety. Kto, gdzie, ile i tak dalej. Chętnie, tak się mówiło. Chętnie wysłucham, żeby zobaczyć, jak to się kończy. Ja też bardzo chętnie. Ten temat jest dla mnie obcy, dlatego chętnie posłucham na nagrania. Panie Krzysztof, jak pan będzie zgłosił następną konferencję, to proszę już odtworzyć te nagrania, to wtedy będzie miał pan duże zainteresowanie. No tak, no co tu więcej powiedzieć. Podoba mi się to określenie gonić króliczka. No. Nie, no jest to pewnego rodzaju abstrakcja. No w sumie nie wiadomo, po co chodzić na konferencje, na których nikt nic nie mówi. Ostatecznie dobrze może by było, gdyby to prokuratura zwołała z łaski swojej konferencję prasową i po prostu nam powiedziała, jakie są dalsze losy tego śledztwa, bo Krzysztof Plewko, wydaje mi się, nie jest osobą kompetentną, żeby występować w imieniu prokuratury, bo jest świadkiem w tej sprawie. Dobrze by było, gdyby mówił to, co powinien powiedzieć w prokuraturze do protokołu, bądź przysłuchującym go policjantom, a nie nam dziennikarzom, bo to jest odrobina paranoi. Gdy ten, kto jest świadkiem, jeszcze przy okazji przychodzi i mówi, dokonuje oceny pewnych rzeczy, nie mogąc za specjalnie wiele powiedzieć dla dobra śledztwa. Więc nic nie wiemy w ogóle. Tak? Ale jest korupcja w Radzie Miasta. Tak? No bo jest ktoś, kto twierdzi, że był, albo ktoś mu powiedział, a ten ktoś, kto nim mu powiedział, mówi, że tak nie powiedział. Jedna pani, drugiej pani, trzeciej pani i tak. Panowie, tak więc to byśmy mieli z głowy de facto rzecz biorąc, bo nic nie było, a szkoda. Natomiast rozpoczyna się sezon. De facto rzecz biorąc, a w ramach sezonu rozrywkowego rozpoczęła się dyskusja o Skodzie prezydenta. Miałem okazję rozmawiać dzisiaj z prezydentem o tej Skodzie. I wypowiedział się tam twój kolega. No nie przesadzaj z tym kolegą. Marcin, mój kiedyś kolega klubowy, chyba przez 8 lat byliście w jednym klubie. No tak. Czyli byliśmy w jednym klubie. W jednym ugrupowaniu nawet do czasu kiedy. Gdzieś tam chyba zostały, czy nie? Powiem tak. Czytałem te wpisy w komentarzach, chociaż przyznam się szczerze, rzadko czytam komentarze, bo znam życie z tej drugiej strony, wiem mniej więcej, kto je pisze, kto, dlaczego i tak dalej, to nawet po stylu wypowiedzi bardzo łatwo rozeznać, ale ktoś mi powiedział, że prawdopodobnie właśnie jeden z radnych Niezależnego Kołobrzegu, właśnie Marcin Beńko, pisze komentarze pod swoim imieniem, nazwiskiem. Byłem zdumiony. Jeżeli faktycznie to nie jest... Zalogował się do swojego Facebooka. Tak? Jeżeli to nie jest... Podszycie się, bo zawsze można się włamać do czyjegoś Facebooka. No tak, ale gdyby to nie był on, to... Znaczy, gdy wpadło zawsze, bo różni ludzie się podpisują, tak? Gdy to padło pod kontem anonimowym, byśmy nie opublikowali tego komentarza, bo byśmy go widzieli w drugi raz. A on z automatu się pokazał, tak? To skomentuję to tylko krótko cytatem z jednego z filmu, jak już radny cytat, to cytat z jednego filmu. I tak niewysoko oceniam postać Marcina Beńko.
No ale to, co zrobił, to i tak za wysoko jednak go oceniałem. Narażasz się na odpowiedź. Tak. Dobrze, dobrze. Ja to skomentuję tylko w ten sposób, że jestem trochę rozczarowany tym, co Marcin zrobił, dlatego że pokazuje, bo w kuluarach możemy sobie powiedzieć różne rzeczy. Nie, nawet ostro i... Są różni ludzie, ci się lubią. I jeżeli dyskutujemy na tematy istotne, a ktoś może uznać ten temat również za istotny, to może przyjść i powiedzieć, słuchaj, to. Nie. Z kolei pokazanie tego jako wpis publiczny w taki sposób, to po prostu obniża poziom całej Rady, bo to nie tylko jego... Obrażać jakimiś epitetami kogokolwiek za wygląd, to jest poniżej pewnej krytyki, poniżej pewnego poziomu. Można się nie zgadzać z pewnymi poglądami, nie lubić osoby za pewne postępowanie, za pewne poglądy, które głosi, ale używać sformułowań dotyczących wyglądu, dotyczących... Nie, to jest... To podam wam przykład. No, ja nie powiem publicznie złego słowa na nikogo, nie? Z kolei to, co robi pan Krzysztof Plewko, mi się kompletnie nie podoba. Nie? Krytycznie podchodzę do jego aktywności politycznej i mam przeczucie, że on podobnie może oceniać moją. Nie? Z kolei jest jedna rzecz, która mi się w jego życiu prywatnym podoba, a to mianowicie jego hobby. I obserwuję z zainteresowaniem, no, człowiek uwielbia kwiaty, nie? I publikuje na Facebooku u siebie, na swoim profilu zdjęcia ze swojego ogrodu, w jaki sposób tam pielęgnuje te kwiaty i jak rosną. Nie? I muszę wam przyznać szczerze, że akurat to mi się ta prywatna część życia Krzysztofa Plewki, czyli jego kwiaty, mnie interesuje. Nie? Cała pozostała część poddaje to krytyce wielkiej. Nie? I to, co Darek, ty mówisz. Można faktycznie w aktywności politycznej oddzielić część tą polityczną od części tej życiowej. Możemy się, przepraszam za kolokwializm, naparzać na komisjach, na sesjach, na klubach, nawet całkiem osób, co też robimy zresztą. Z kolei kompletnie oddzielić te kwestie w sferę prywatną, wygląd, rodzinę i inne elementy. Jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, nie powinien uprawiać polityki. Panowie, na koniec temat, bo nasz czas dobiega końca. Byłem się świadkiem takiego zdarzenia na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej Armii Krajowej i Wojska Polskiego. Mam zdjęcie zrobione, bo postanowiłem się zatrzymać, bo ruch był wstrzymany. Stanął autobus linii numer 5, wysiadł z niego kierowca, który pomógł przejść starszej, niepełnosprawnej kobiecie. Tutaj trochę lepiej widać tę panią, która z takim balkonikiem na kółeczkach szła. Uważam to za wzorową postawę tego kierowcy. Wszyscy się zatrzymali, nikt nie trąbił. Tej kobiety bardzo, bardzo wolno szła ta pani, tak więc widać, że jej sprawiało to trudność. Ten kierowca wysiadł z autobusu, przeprowadził tę kobietę, pomógł jej przejść w kierunku poczty, bo ona szła do poczty głównej. Tak więc uważam to za wzorową postawę, nie widać tego codziennie i uważam, że... Ja już wiem, który to kierowca. Tak, postawa godna naśladowania, postawa godna docenienia w tej szarej rzeczywistości, która jest w Kołobrzegu, szczególnie przy tej pogodzie, nie? Odruch dobrego serca. Pośpiechu. Tak, odruch dobrego serca ze strony tego człowieka jest godny docenienia. Nawet mogę zwrócić się do prezesa Warchowa, żeby jednak tego typu postawę docenić. Tak, dobrze by było poznać, bardzo dobrze. Który to kierowca, mam nadzieję, że pasażerowie piątki. To było koło godziny 8.30, że nie spieszyli się za specjalnie, też cierpliwie poczekali. A nikt nie zatrąbił, to było ciekawe, bo na skrzyżowaniu się dość płoszczą zrobiło, to chwilę trwało, zanim ta kobieta przeszła. Naprawdę szła bardzo wolno, co po prostu widać, że sprawiało jej trudności. Tak? Więc dzięki temu ruch się zatrzymał, mogła to zrobić bezpiecznie. Tak to chyba powinno wyglądać. Świetna, naprawdę świetna postawa. I nawzajem pomagać. Zresztą nie wiem, panowie, czy zauważyliście, możecie się ze mną nie zgodzić oczywiście, ale ja ostatnio mam wrażenie, że w ogóle kołobrzescy kierowcy stali się jakby bardziej życzliwsi do siebie. Ja naprawdę, wpuszczają siebie. Znaczy, no może są jakieś wyjątki od reguły, ale generalnie przez te korki wszędobylskie w Kołobrzegu, zwłaszcza w sezonie, mam wrażenie, że są cierpliwsi, bardziej kulturalni, wpuszczają, właśnie czekają spokojnie, jak tam gdzieś wyjeżdżasz z podporządkowanej drogi do głównej. Naprawdę komfort jazdy w Kołobrzegu według mojej subiektywnej oceny znacznie się poprawił. I to, co pokazałeś, jest tego koronnym dowodem. Są takie odruchy, przepuszczanie ludzi na pasach, puszczanie ludzi z podporządkowanej,
No, taka życzliwość też nam się przydaje. Z kolei muszę wam powiedzieć, mam takiego kolegę, ma już swoje lata. Niedawno był, może nie sprawcą, ale uczestnikiem pewnego wypadku, nie? I muszę go, jak go spotkam, to muszę mu OPR mały zrobić, bo mimo, że miał niedawno wypadek, jeździ jak szatan. Mam nadzieję, ma to we krwi. Że ogląda i słyszał. Dariusz Zawadzki, Jacek Wodziak, naszymi gośćmi. Zapraszam za tydzień.